Բնեումթան մողը բշլամա լոխոն, ուջու բտմակրվախ կաթոխոն, մոտ անութը, բյետ մելպանը, Սամիր խոշաբը, բուտ եկյանայութըտ, աթուրայութ, խաբուր, ջոտրըտ, Սուրիը։ Բը մսայութըտ, Ռաբանը, յանի պրովեսոր, Միակրա Միխայել Աբդալլա, գոխալու մադամ տուկսը, պշակիթըտ պրսխզվը, ջոմդիթըտ Վրոսվով, բատրըտ Պոլանդ։ Խշխտայիլել մտխուրը, կտրաբանը, աթուրայա կշիրը, Միխայել Աբդալլա, Փիշա իվաչիդա ջուդա հալումադա կդ մակրվվախ դամուտ անութը բուտ աթուրայդ խաբուր ջուատրդ Սուրիա։ Ու ահա աթուրայախ կիրա պրովեսոր Միխայել Աբդալլա մովդլ խաշուխ լապը ջոխուրզտ լումադա ու յուվելում պսասը կմալպանը Ռաբի Սամիր խոշաբա մնտխը ծվիդն կատ մակրվվախ դա մուտ անութը բուտ աթուրայդ Սուրիա ջուդահը լումադը։ Ու ահա մուտ անութը բտ պեշը մուսլիթը ջու հագյանը աթուրայը։ Պերջանան մուղըբը պակդում խզախլը ահա մուտ անութը։ Նա ձեխոտ խաբուր դիջե վաշնև տեղվիլի ուշ սոն պուստ է մուղը լեղոսը։ من دي قام يا اللي قبل طيب وتربتا من شاقيتا تقزقز واخرتا دولا قالي اكثر يا نابرسا قد كان النخا اما وخون ويا النخون قدامة عنوتا بد اي كان عيوتا اطورا يدي قدامة خابر Przede wszystkim chcę podziękować pracownikom tej telewizji za aktywność, którą wykonują i za to, że pozwolili mi zabrać parę głos. Cieszę się bardzo, że znalazłem się w takim gronie. O tej telewizji dużo się dowiedziałem, postaram się o niej mówić wśród swoich rodaków w Szwecji i też bardzo się cieszę za szansę, którą mi dano, żebym mógł mówić o moich rodakach, Asyryjczykach nad rzeką Chabur. بطلبون قد توخون من تيتا أمي نائيت قد تمموتون لا والي توخون يلبانيتا والي توخون ناشيتا Mam nadzieję, że ta złość, która nas dotyka od wielu lat, będzie od was daleka i nie pozwolicie sobie, aby takie siły zła, które tam wszystko co pięknie niszczą, dotarły do waszych krajów, waszych ziemi. Szymile Samir Khoshaba, ana iwen lida Bogdanat Khabar atrat Syria, uchajana iwen jo atrat Sweden, men tlati uchawashine. Ja nazywam się Samir Khoshaba, pochodzę z Syrii, z jednej z wiosek nad rzeką Chabur. Mieszkam w Szwecji od 37 lat i jestem pracownikiem Wyższej Uczelni w Szwecji. Tpakty lacha amma uchun lawa sperta, sara etion lacha bszula, kat iwen malpana, jo makharuta mikanikaeta, jo betsaubayan kenshanitat leneyuz jo Sweden. هذه كده شفت بيت مقروا خدمة مملة جو كان شاني ثلاث كتابس. يعني اس مسؤوليست على الهستوري على الليتراتوري على الدينزيكا على فدوم قد جسكا ناس أُجُر ناشي دينزيكا كل ما جش كوباس فوق في نبو في جات مكان سكيب وسخودو где мы будем учить нашего языка. Язык есть от тысячи лет przekazywany od ojca na syna. Dlatego znam język, bo mój ojciec był patriotą według mnie i uczył nas języka. Ja jestem profesorem kierunków technicznych w Szwecji i przyjechałem na zaproszenie Uniwersytetu w Gdańsku, gdzie mam też mieć wykład na temat techniki, na temat dziedziny, którą się zajmuję w Szwecji. Achman Atorajek, ja byłem bez jego kula teuel, bin saja jewach, jam dżarobę jewach, polchad jodae, قد خامخ لشانان ويلطوتان وهيايوتان وخامدن يودع إلى خا دابا إلكترونايا يعني ويب سايت شبه هجيانا أثورايا يعني Assyrian Analyzer أنا بتلاثاون أمي Mi Asyryjczycy nie mamy państwa od tysięcy lat, dlatego bardzo się staramy dbać o wychowanie dzieci naszych, o naukę naszych dzieci, o edukację, co robimy w miarę naszych możliwości i w kraju, i na obcizmie.
Często rodacy nasi piszą artykuły o naszej kulturze, których nie można nigdzie drukować, dlatego mamy swoje strony internetowe, jak na przykład strona Tegiana Aturaje, czyli studia asyryjskie, którą ja osobiście prowadzę. وكانت بقلات خاو أنا بيتايا قاع كدانسك أمزم لي من بروفيسور ميخائيل عبد الله قد أردنا خط بقتا عم وموديل قالي قد بتحاول لخا اليوم ومن هذا خطبنا تيري لخا قد أودا خط بقتا Zaraz już tutaj przypadkowo dzwoniłem do rodaka, do mnie dzwoniłem, że jadę do Polski i chciałbym z tobą się spotkać. A pierwszą rzecz, którą słyszałem od niego, czyli ode mnie, że jest w niedzielę takie spotkanie w Wrocławiu i byłoby dobrze, gdybyś tam mógł przyjechać. No i mówi, postanowiłem przyjechać wczoraj z Gdańska do Wrocławia. Dzisiaj wracam. Mam nadzieję, że będzie czas po tej konferencji, żeby się z rodakiem porozmawiać. But can I have a question? Sytuacja Syryjczyków w krajach Bliskiego Wschodu, szczególnie w Syrii i w Iraku, w okolicach naszego mojego regionu Chabur i w mieście Mosul w Iraku jest bardzo, bardzo ciężka w ostatnim okresie. Amma toraya piaszele ptila, piaszele trida, ettam piaszele mochrwe, teszhitam piaszele szybta. Asyryjczycy są mordowani bezlitośnie, bez żadnego powodu. Nasze zabytki są niszczone na oczach całego świata i świat na to nie reaguje. To potęguje nasz ból. Chcieliśmy pokazać dorobek naszych przodków, skoro nam nie jest dane, aby móc w jednym miejscu razem tworzyć i pracować. بنجاوب إلى تخاي بشلامة عم شواوي كود كتتهاوي وكات أن تري البشن جواجة لبقدانة مشيخة تهاوي بشينا خي بشينا عم شواوي من ناشخينا إنا وشمتا جورتا تاين ناشي لامردن تاين رح هواي ومقطالين عم دباية تخاي بشلامة Asyryjczycy są ludźmi nastawieni pokojowo od czasu przyjęcia chrześcijaństwa, czyli od 2000 lat. Za wiarę w Chrystusa oddaliśmy miliony ofiar. Można wymienić setki ludobójstw, prześladowań naszych żonków w różnych krajach Bliskiego Wschodu. Dlatego liczebność nasza zredukowała się znacznie. Kiedyś nas było bardzo dużo na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy całe tereny pod naszym, gdzie mieliśmy większość. W tej chwili te tereny właśnie, gdzie było duże zagęszczenie naszych rodaków i nie ma już w ogóle ani jednego Asyryjczyka. Od 2000 lat z nikim nie walczymy. Próbujemy żyć w pokoju z naszymi sąsiadami, ale niektórzy nie przyjmują innowierców, dlatego nas chcą wyrugować stamtąd. زايوخ بياشوخ طيلة بياشوخ طريدة لا ديوخ مشي خاي بنخوت برد ايوخ اب اطورا اتخا خيلة طشيا جارو بيلي تشايد وتشعيتان تشاقلن من شوبان وبغزايوخ اب كيبي ديان بياشن اتليخ يوشد خدين ومشاركة Jesteśmy, można powiedzieć, przez wieki podwójnie prześladowani. Z powodów religijnych, bo jesteśmy chrześcijanami i z powodów narodowościowych, bo jesteśmy Asyryjczykami. Dowód na to, że nie chcieliśmy się poddać, zarabizować się, jest to, że nadal nasz język jest zachowany, nadal w tym języku mówimy i piszemy. I ostatnio były pewne szanse, żeby podczas tego chaosu na Bliskim Wschodzie znów nasi żonkowie mieli realizowanie obietnice, które nam dawali podczas I wojny światowej, że będzie jakiś okręt asyryjski na Bliskim Wschodzie, obejmujący Niniwi w Iraku i część północno-wschodniej Syrii. Niestety zamiast realizować te postulaty różnych lig pokoju w Europie, z tamtych właśnie terenów w tej chwili
koncentrują się z siły zła na nas, aby nas stamtąd wyrugować. Mitlan tlati tlata matwata alnaha tchabur umazat emrech dios piqene ella khajma basore alsopedine piashatama. ומחייפת דנירה חיוואי למטוואטן שורת השטה מעודלת רבי נאשר פנה ואתלן יתיר מן תרק מגענת אסיר ליבה דנירה חיוואי לג'קון חבור ביו הדוכד את שישי צ'יביוסקי אסריסקי תבילי ויפנזני זה עיראקו ולוקים תשעזון של צ'יסטים צ'צ'י do Syrii, kiedy te dwa kraje były pod panowaniem europejskim. W tamtym kraju była Anglia, w Syrii była Francja i te dwa kraje mogliby nam pomóc, ale niestety nas rozproszyli te dwa kraje i w tej chwili z tych wiosek, 33 wiosk asyryjskich, wszyscy uciekli stamtąd, albo zostali zamordowani, a ponad 200 osób nadal znajduje się w rękach islamistów. وأنا رحواي أطلب أن تكس مليون دولار قد مرابي إلا نسير ولا بيشي بريمة والبزاي وقد طلع مناي بشلم طيلة ورابا مزدين طيلة فم خياني بتبيشي طيلة كل كان يتيمو بردام استراشنا السنة rozstrzelania trzech moich rodaków z mojej wioski, z którego pochodzę ja. Robili to oczywiście demonstracyjnie, zabrali ich i ubrali ich w suknię, w stroje koloru pomarańczowego i każdy z nich musiał się przedstawić. Chyba to był dyktowany. Jestem asyryjskim chrześcijaninem, nazywam się tak i tak, z tej wioski pochodzę. I zostali teraz rozstrzelony, dlatego że nie zapłacono za mnie okupu. I każdy to powtarzał i później dostał strzał w tył głowy i wszyscy leżeli. Po chwili trzech przyprowadzili innych i powiedzieli, że jeśli nie zapłacicie za nas okupu, będzie los nas jak los tych trzech tu leżących. Dana Paklava z Bajant Amren, Snipe Iwech Lmadata Min Nauchun, Min Amma Polanaja, Min Amma Tiwilaja, Katma Sefejech L. هيا يوتا خامخ الهيا يوتا أطوريتا أي هيا يوتا تتلا خاشر شدك ما البيشنة وأن بريانة مردوتا ديو بياشنة بريمة وعما مردنا يشوق اللي بيه لا ودا هيج من دي وهاوتو باسي مرابا جنكو يا بارتو نزاكوشيني أطوريتا Naród, który tworzył cywilizację pochodzącą z Mezopotamii, nazwaną krótko cywilizacji. Chcemy zachować naszą tożsamość, nasz język, naszą kulturę. Bez pomocy właśnie Polaków i pomocy ludzi dobrej woli chyba niedługo raz to już nie będzie. Dziękuję bardzo.